Cześć, nazywam się Dorota Florek i pracuję jako stylistka oraz personal shopper w firmie OSA Osobista Stylistka. Znajdujemy się dzisiaj w showroomie Aliganza, gdzie przygotowałam specjalnie dla Was kilka porad z zakresu stylizacji. Już mi gorąco. Jeśli dotychczas miałaś problem z doborem garderoby z powodu większych bioder, ten filmik jest specjalnie dla Ciebie. Prawdopodobnie Twoja sylwetka przypomina kształtem gruszkę, co oznacza, że dolna część Twojego ciała jest większa niż partia od pasa w górę. Ale nie przejmuj się, dzisiaj dowiesz się, w jaki sposób dobierać garderobę tak, aby Twoja sylwetka przyjęła kształt idealnej klepsydry. Wybierając spodnie, unikaj biodrówek oraz spodni zwężających się ku dołowi. Taki fason spodni spowoduje, że Twoje biodra będą wydawały się jeszcze większe, a sylwetka stanie się nieproporcjonalna. Jeśli już koniecznie chcesz założyć spodnie rurki albo leginsy, kompletuj je z kozakami bądź też innymi butami z szerszą cholewką. Dla zwolenniczek spódnic mam dobrą wiadomość. Spódnice w kształcie litery A będą dla Twojej sylwetki najkorzystniejsze. Najlepszym, najbardziej korzystnym dla Waszej sylwetki fasonem spódnic będzie ta kształtem przypominająca literę A. Jest to spódnica, która jest dosyć przylegająca w okolicy bioder i rozszerza się poniżej. Spódnica w prostym fasonie będzie również korzystna dla Twojej sylwetki. Omijaj szerokim łukiem wieszaki ze spódnicami ołówkowymi i tak zwanymi spódnicami bombką. Najbardziej optymalnym dla Twojej sylwetki fasonem spodni będzie taki z prostą, ale szerszą nogawką albo spodnie z nogawką rozszerzającą się. A ja się patrzę na Kasię czy na... Nie, na Kasię. Zapraszam do nas Kasię. Pamiętaj, że Twoją żelazną zasadą jest odwracanie uwagi od okolic bioder, a zwracanie jej na górne części ciała. Tak jak Kasia ma założone dzisiaj na sobie proste, klasyczne spodnie, a cała uwaga kierowana jest na bluzkę i na aplikację wokół szyi. Dopilnuj, aby dolna część garderoby była zawsze ciemniejsza niż założona bluzka, marynarka czy koszula. I pamiętaj, że Twoim sprzymierzeńcem są dodatki, duża torba, bądź też kolczyki albo widoczny naszyjnik. O tych dodatkach? Ale od tym Twoich sprzymierzeńców?